Jest poniedziałek, 21 maja. Święto Maryi, Matki Kościoła. Nasze życie często wydaje się odległe od wydarzeń opisanych w Piśmie Świętym. Jednak fragmenty opisujące Matkę Jezusa są nam bliższe. Maryja ukazana jest tak, jakby Bóg uczył nas przez nią o tym, jak wielkie plany Boże realizują się przez zwykłych ludzi. Za chwilę usłyszysz o jednym z takich wydarzeń. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Maryja bez trudu dostrzega problem gospodarzy. Nie waha się za nich prosić Jezusa o pomoc. Być może spodziewa się szorstkich słów syna, bo przeczuwa, że jego misja wykracza daleko poza te prozaiczne sprawy. Mimo to jest pełna ufności i zachęca służących, aby byli mu posłuszni. Jak często zapraszasz Jezusa do swoich codziennych spraw?
słudzy nie wiedzieli, czego się mogą spodziewać. Napełnianie stągwi wodą mogło się wydać pracą bez sensu. Każda stągiew mogła pomieścić ponad 100 litrów wody. Jednak słudzy napełniają stągwie aż po brzegi. Być może i tobie zdarzają się dni, gdy wypełnianie Bożych nakazów wydaje się ciężką i pozbawioną sensu pracą. Jak sobie radzisz z takimi chwilami? Jezus dokonuje cudu i przemienia wodę w wino. Nie chodzi mu jednak o udane wesele, lecz o serca ludzi, którzy chcą być razem i przez to cieszyć się życiem. Dociera do nich przez zwykłe ludzkie pragnienia. Również twoje pragnienia potrzebne są Bogu. Słuchając Ewangelii, przyjrzyj się im dokładniej. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Wróć do tych spraw, które dziś są dla Ciebie najważniejsze. Poproś Maryję, żeby uczyła Cię ufności w pomoc jej Syna. Zaproś Go do swojego dzisiejszego dnia.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.